Siemaneczko, nie robię. Z tej strony Buddy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmin Dziki Gon. Oczywiście na początku chciałbym przywitać moich subskrybentów obecnych i tych, co przyjdą. I zaczynamy rozgrywkę. Co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy pomagać drugiemu z dzieci. Władcy Undwik. Muszę znaleźć ślady Icemira, czy jak mu tam. Jesteśmy na wybrzeżu Merlina. Wybrzeże trochę opustoszałe. Już je szukamy. O, tu coś jest. Wędkę mogę tego nie brać, ścierwa. To nie potrzebujemy. Dobra. To lecimy. Gdzieś coś wyje. Ale tutaj nic nie widzę. To się. Gdzie jesteś, blać? Most rozwalony. Te trupy tam nie sprawiały. O kurde. Ty, to czarny jest. Oż w mordę. Clan Uncreed. A nie. Fajna łódka. Cyklop karmił. Przejdzie, czy będziemy się trzepać? Tu coś dał. Ślady giganta. To się oczywiście przyda. Kusza. Z trzechą kładzionej czekają mnie tam zimne siebie i żona piękna na tym śnie. Pracę już śnie.
Wracać mi pora w rodzinne strony. Do długiej chaty z strzechą kładzionej. Floreny z miłą chęcią. Ślady ciągniętych noszy. Tam ktoś jest, ja wiem o tym. No naprawdę? Chodź ty. Co za zdzira? Mistrzowskie jak najbardziej. No dobra. Już się nie zbyt przyda. Jak to? Jest. A to nie jest drabina. Do długiej chaty z strzechą. Jedwab jak najbardziej. Wracać mi pora w rodzinne strony, do długiej chaty z strzechą kładzionej. Czekają mnie tam syn, córy dwie i żona piękna, niczym we śnie. Ósmy. Znam piosenkę, którą śpiewałeś. Co tu robisz? Patrzcie, drużyna, następny idzie. A tyle razy im powtarzałem, co mówisz, Wilfredzie? Tak, oni się nigdy nie nauczą. Ten sobie przynajmniej piosenki posłuchał przed śmiercią. Czym gigant cię karmi? Mało tu zwierzyny, a widziałem, jak gigant daje ci jedzenie. Skąd je bierze? Nie wiem, nie pytam. Drużynie smakuje. Tam na ziemi leży ogryziona ręka. Co? Gdzie? Wilmar, kurwa mać, miałeś zadbać, żeby był porządek! Nie umiesz dochować żadnej tajemnicy. No, mieliśmy do wyboru albo to, albo umrzeć z głodu. Ale wiesz, nikogo nie zmuszałem. Cała drużyna głosowała za. Czemu gigant cię oszczędził? No. Moja drużyna i syreny pomagamy mu budować okręt. Ja szyję żagle i czasem uciekam, a wtedy syreny przylatują i przynoszą mnie tu z powrotem. A po co mu ten okręt? Gdzie chce popłynąć? A nikomu nie powiesz? Moim ludziom mogę ufać, że będą milczeć jak grób, ale ty... Nikomu nie powiem. No dobrze. Gigant chce wypłynąć tą łajbą, żeby gromić bogów podczas Ragnarok, ostatniej bitwy przed końcem świata. A statek jest już prawie gotowy. Kim byli ci ludzie? To moja drużyna. Przysięgali, że mnie nigdy nie opuszczą. I patrz, dotrzymali słowa. No. Ten wysoki to Wilmar. Obok niego po prawej Wilhelm. A ten, co się tak jąka, to Wilhelm. Dlaczego ty i twoja drużyna zostaliście w tym miejscu? Nie możemy odejść. Gdybyśmy znowu spróbowali, gigant by nas wszystkich pozabijał. Tak jak innych. Szukam Hjalmara Ankreid. Podobno wybrał się tu z drużyną, żeby pokonać giganta. A tak, widziałem ich i Wilmar też. Jesteś pewien, że ci się nie przywidziało? Wilmar ma sokoli wzrok. Stali w tym samym miejscu, co ty teraz. Wszyscy wyglądali dość marnie. Rudy Leif, Folan, Vigi. Między nami mówiąc, ten chłopak ma trochę nie po kolei w głowie. No i młody Ankreid. Pamiętasz, kiedy to było? Kiedy co było? Kiedy Hjalmar Ankreid i jego ludzie tu byli. A to... nie pamiętam. Pytaj Wilhelma.
Mówili, dokąd pójdą? Mówili, Wilmar? A tak, mieli rozbić obóz przy starej wieży strażniczej. Łatwo ją poznać, bo stoi pośrodku doliny i zupełnie niczego nie strzeże. Spróbuję wrócić po ciebie, kiedy już znajdę Hjalmara. Taki jesteś pewny, że go znajdziesz? I może jeszcze całkiem sam zabijesz giganta? Tak. Oni wszyscy są tacy sami, nie Wilhelm? Wydaje im się, że są nieśmiertelni. Czas na mnie. Bywaj. Słuchaj, jakbyś rzeczywiście miał tu wracać, to przynieś mi ze wsi trochę solidnej dratwy. I gwoździe. Gwoździe też nam się kończą. Będziesz pamiętał? Gwoździe i dratwa. Będę pamiętał. Gościa dobrze posrało. Trochę. Dalej coś jest. Pamiętajcie, w tej tutaj lepiej sobie spędzić trochę czasu. Właśnie dlatego, że są niektóre przydatne. Przydatne rzeczy. No i dobra, tu mamy, tu jeszcze jest kotem. Lecimy po Hjalmara. Te zadania są właśnie fajne, co niektóre oczywiście. Tak jak powiedziałem, że wam pokażę, co niektóre. Bo one są naprawdę warte. Tam jest stara wieża. Obóz Hjalmara. Zostali zaatakowani. Walczył bez butów. Syreny ich zaskoczyły. Tego zaczęły już obgryzać ścierwojady. Kilkoro ludzi odciągali łódź w południowym kierunku. Jest łódź. W domku nic nie ma. Ślady bitwy. A, był olbrzym. No tu jego ślady. Gigant ich ścigał. Uciekali w stronę jaskiń. Są tutaj pełno wozów, ale jak widzicie... Jeden z nich się potknął,
ale pozbierał się, zanim gigant go dopadł. Kolejny ślad. Dużo tej krwi. Przeszedł tędy, na pewno. Ślady krwi prowadzą do jaskini. Gigant próbował dostać się do jaskini, ale chyba zrezygnował. Szedł tędy. Ranny. Na tyle głęboko, żebym nie rozbił się o skałę na dole. A, dobra, wypływamy. Tu chyba więcej nic nie ma. Dobra. To następny trup jest. Zanurkujmy. Co oni mieli z tymi praktykami medycznymi? Czyste cięcie. Łeb pewnie wystrzelił na sążeń w górę. Są ślady. Tam jest właśnie. Walczył do końca. A tu co mamy? Zostawił, tak. Okej. No. Jucha. Zasiekli ją. Pewnie we dwóch. Reszta drużyny poszła dalej. Ciekawe, ilu ich zostało. Hjalmar stracił tu sporo ludzi.
proszę, tam są worki jakieś. To nie byle jakiego. Tu jest jakaś. O proszę. Znaleźliśmy jakieś fajne miejscówę. Ale już raczej tutaj się nie wbije, więc trzeba wracać. Czyli to jest wyjście. Strop tunelu się zapadł. O, dawcy nerek znowu wyszli. Aha, tędy przyszła. Tu jest jakiś skarb. A, bo te. Dziwne. Szedł Hjalmar rozprawić się z jakimś wielkim gigantem. Wpakowali w nią pół kołczana. Sami widzicie, jakie potwory bywają niebezpieczne. Widzicie? Także... Aha. Dobra. Trochę sobie tutaj pomożemy. No. Ej, nie to, nie to, nie to, nie to.
spłatał ją na pół. Przyszliśmy do jaskini. 5. Potrzebuję klucza, tak? No dobra. Astro. Chyba mała szopka. I żarnia giganta. Ciekawa, nie? Sporo ich nazbierał, ale Hjalmara tu nie ma. Muszę szukać dalej. Hjalmar musiał tędy przejść. No. Pożaracz. A już drażni mnie ci, kurde, głąby na tych motorach. Ale się wdupczyłem w tą walkę. Dobra. Wedle słów trudno. Magicznej eksplozji, która zniszczyła sporą część puszczy i była związana z pojawieniem się Ciri. Geralt wyruszył więc na wyspy, by dołączyć do czarodziejki i wspólnie z nią szukać śladów dziewczyny. Na miejscu okazało się, że druid Myszowór nie zamierza pozwolić czarodziejce na badanie zniszczonego lasu, ale z pomocą jarla Krahan Krayt udało się go przekonać. Dobra. Odwar sobie weźmiemy. I na tych nieumarłych. Tu pojadę. A i jeszcze sobie zmienimy na... Dobra, na to. Zadają cholernie dużo obrażenia, ale jak się ich, tych pożeraczy zrobi na szaro. Jaka spiżarnia takie myszy. No. Dobra. Spadamy stąd. Dobra, więcej mi tutaj nie trzeba. Kolejny ślad. Dużo starych tropów. Gigant musiał tędy często chodzić. Na pewno.
A ja muszę znaleźć inne wejście. Może gdzieś tu? No i chyba nie. Dobra. Zapomniałem, że się będę ślizgał. Nie, halo, dlaczego? Naprawdę? Chciałem po prostu delikatnie. No. Dzięki, białowłosy. Gdyby nie ty, o wiele dłużej by mi zeszło. A trzeba jeszcze opatrzyć Leifa. Te suki już prawie dobrały mu się do bebechów. Tylko my dwaj z całej drużyny zostaliśmy. A, no tak. Może nie słyszałeś. Jestem Hjalmar Ancreid. I nigdy nie zapomnę, żeś mi pomógł w potrzebie. Geralt z Rivii. Ten Geralt z Rivii? Jak z tej pieśni o czarodziejce i wiedźminie? No. No ty jeszcze żyjesz. O. Jak widzisz. Znaczy, wybacz. Po prostu myślałem, że to było dawno. Ojciec mi opowiadał o twoich przygodach. A co robisz na Undvik? Twój ojciec mnie przysłał. Przysłał mnie twój ojciec. Jesteś potrzebny na Artskellig. Niemożliwe. Ojciec wie, że nie wrócę, dopóki nie pokonam giganta. Sytuacja trochę się zmieniła. Na Artskellig będą się ważyć losy całego Skellige. Wybór króla. Losy Skellige ważą się tutaj. Jeśli wykonam zadanie, to znaczy, że bogowie przeznaczyli mnie na władcę. Inni kandydaci już czekają w Kertrode. No w takim razie muszę się pośpieszyć. Czas stanąć do walki z gigantem. Idziesz ze mną? No. Jak rozumiem, masz zamiar zmierzyć się z gigantem, niezależnie od tego, czy ci pomogę, czy nie. Oczywiście. Ale najpierw trzeba jeszcze opatrzyć Leifa i gdzieś go przenieść. On nie żyje. Co? Nie, tylko stracił przytomność. Sporo krwi z niego wytoczyły. On nie żyje. Znam się na tym. Przysiągł na kości swoich przodków, że zatopi ten miecz w sercu giganta. Chodźmy. Aj, ty jesteś głupi. Szkielet objedzony do czysta, ale coś tu przy nim leży. Ej. To jest mapa. To ja, co to jest? Okej.
Upiór? Chodźmy szybciej. Całkiem jak krach. Mówię ci, jest wielki jak skurwysyn. Tak właśnie słyszałem. No, dobra, dawaj, chodź. No fajnie, że tutaj tyle rzeczy. Tu coś jeszcze jest. Gwoździe. Gdański Spirol. Dobra. No to chodź. Gdzie to tutaj grubo widzę było? Aż nie mogę uwierzyć, że wreszcie go dorwałem. Jeszcze go nie dorwałeś. Tak, wiem, wiem. Geralt, pomóż mi to rozwalić. Tędy na pewno dostaniemy się do jaskini giganta. Coraz zimniej, już blisko. Przygotujmy się, nie? Znowu na walkę. Nie wiem, czy teraz nie będę mógł chyba odpocząć. Ogrowate. Pyk. Nie. Jeszcze. Tu jesteśmy stara, że obraża na ujęcie, stara, że trucizny. Kartacza. I to sobie zobaczymy. Ostrożnie. Jeden fałszywy krok i go obudzisz. Spoko! Ej, szybko! Wypuśćcie mnie, zanim się obudzi! Klucz na pewno gdzieś tu jest. Nie, czekaj. Wiesz, jak nazywają Wigiego? Pomyleniec. I nie bez przyczyny. Lepiej niech posiedzi w klatce, zanim nie skończymy z gigantem. Co? Zdurniałeś, Ancrate? Myślałem, że to twój druh. Tak, i dlatego wiem, do czego jest zdolny. Skoro tak mówisz, w takim razie niech zostanie w klatce. Co? Nie zapomnę ci tego, Ancrate. Całą chwałę chcesz sobie przywłaszczyć? Wypuśćcie mnie natychmiast! Siema.
Wow! Ale mi siekam. Co się będzie działo? Pokaż co umiesz. Biedny Wiki. Trzeba go było wypuścić. Nie win się. Wiki był nieprzewidywalny. Jak go znam, od razu rzuciłby się na giganta z pięściami. A wtedy wszyscy moglibyśmy nie przeżyć tej walki. Dzięki za pomoc, Biały Wilku. Dopilnuję, żeby Skaldowie ułożyli pieśń o Geralcie, zabójcy giganta. Lepsze to niż rzeźnik z Blaviken. Niech będzie. Chodźmy stąd. Chcę się tu jeszcze rozejrzeć. W takim razie spotkajmy się na plaży przy porcie. Co se wezmę? Mam butelkę wody. Kilka tutaj będzie fajnych rzeczy. A zwykłe przedmioty mnie nie interesuje. Ale jak sami widzicie, same komponenty z giganta. O. Już te klatki z Wigi, ale to już nie będzie nam potrzebne. To jest ta przeszywanica. Dobra, zapalamy. Dobra, to spadamy stąd. Jeszcze chciałbym odszukać ten skarb. Ten skarb mnie bardzo interesuje. Ole fuk. Już nie raz tak zginęłem. No. Trochę twórcy muszą popracować. Coś zmienili. Naprawdę coś zmienili. Martwi mnie to, że... niezbyt to im wyszło. A skarb będzie tutaj. Dobra. Syrena. Ojej, rozpędzasz się, przyjacielu. No chodź. No dalej.
wreszcie. O! Tutaj mamy coś z wilka. I tutaj warto się rozchodzić. Tutaj warto być. Dobra. Ale tutaj jest właśnie. Coś, co warto siedzieć. Bo tutaj jest właśnie ten. Tylko gdzie pytanie? Gdzie to może być ukryte? Tu warto się rozejrzeć. Pytanie, tylko gdzie? Musimy skoczyć. No gdzieś tu, widocznie gdzieś tu. No bo to jest ten znak. Zobaczymy. Zadanka. Główne należenie poszukiwania. To jest na 34 poziom. Szkoła kota. Czyli to jest tu. I to są tutaj te dwa w Harvigan. Dobra. Szkoła Gryfa. Zobaczmy. Szkoła Gryfa jest jedno tu. Jedno tu. Ja tu byłem. Ale numer. Dobra. I coś tu. Aha, i tutaj przy gigancie. A, widzicie. Dobra. To było. A Gryfa trzeci. To będzie również tutaj. Tutaj. Patrz, gdzieś blisko. I jeszcze gdzieś. Jedno tu. Aha, i jedno na tej wyspie. Dobra. Aha, tu już wiem gdzie. To jest na tym zamku. Zadania. Popatrzę. Kurczę. Po coś jest tutaj. No chyba. Halo, jest narysowany ten wilk. Ale to nie jest tak, żeby on sobie tutaj był. Bo mi się zdaje, że to raczej nie temu służy. Zobaczymy, czy zadanie ukończone. Numer klonu żyje król. Zaginiony syn. Dziedzictwo. Kurczę. Powiem ci, że teraz nie wiem.
Nie wiem, że teraz nie wiem. No dobra. Wracamy na tej przystani. Ja tu jeszcze wrócę. Bo bodajże zlecenie poboczne. Musi wypięści, jeśli śmiechu chodzi. Bleski Gambit, Nachting, Gwięcie po pięści. Echa przeszłości. Nie to. Ale kurczę, gdzie to jest? Czyżbym ukończył już? Zakończone? To nie to. Gigant z Blaviken. Smutne wybranie, narzeczona Barda, władcy, wyścig śmiałków, skoro bardzo ciemny rok. Ty, nie mam jeszcze. Dobra, spotkajmy się. Chyba, że gdzieś tutaj będę. Zobaczmy mapkę na przystani, czyli tu muszę jechać, dobra. Dalekiej drogi nie ma. Całe szczęście, pieskami się już nie zajmuję, tylko szkoda czasu. Dobra. Jest Heimer. Siema, byku. Wracasz na Ardskellig. Tak, w końcu mam zostać królem. Zabiłem giganta, odbiłem Undvik i straciłem całą drużynę. Kto jeszcze zgłosił swoją kandydaturę? Pewnie Lugos Siny, Otryk, Spanrige. I Ceres. Ceres? Moja siostra? Ale ona przecież... Popłynęła na Spikerok. Sama. Sama? Co ona sobie w ogóle myślała? Ktoś powinien za nią popłynąć i ją powstrzymać. Ceres już wróciła. Powiodło jej się. O. Zawsze lubiła się ze mną ścigać, ale dotąd to zawsze ja wygrywałem. No, czas mi w drogę. Bywaj, Geralt. Dziękuję za pomoc. No i problem. Bywa. Nara. Męczy mnie to, ale to... Ja tu jeszcze, kurde, wrócę. Gdzie jest ten? Ty, ale ja tutaj... Zaraz, przypomniał mi się coś. Pamiętacie, kiedyś jeszcze takie zadanie miałem, tylko teraz pytanie. Mistrz płotnerstwa. Przecież ja jestem teraz na Undvik, prawda? I w rzeczy samej. Dlatego my jeszcze zrobimy przy okazji te zadanie. No, tutaj se golem zrobił. Jak to się mówi? Mm.
To się przyda. To się nie przyda. Mistrzowskie narzędzia Zendwik. To jest fajne zadanie, śmieszne, powiem wam. Ale bardzo, bardzo, bardzo zabawne. Więc ja je też pokażę. Na... Trójka. A, czyli nie da rady. Ale ja lubię pieniążki, więc tym panem już tak już nie będzie potrzebna. A floreny mi się przydadzą. Jak najlepiej. Oczywiście. Kurczę, gdzieś to zadanie jest tam. Jest i kuźnia. Idzie stąd. Bo do zupy wrzucę. I świetnie. Musi być ta legendarna kuźnia. Rozejrzyj się za narzędziami. A, jest. Mają ornamenty, chociaż to tylko narzędzia kowalskie. To o nich musiała mówić Joanna. No, dlatego widzicie, to już mamy zrobione. Ale tu się jeszcze wrócę. I tutaj mnie ciekawi to. Właśnie, przecież mieliśmy wrócić po tego typa, nie? Zobaczymy, co on zrobi, jak się dowie, że jego właściciel już nie żyje. Gdzie jest ten znak tutaj? I tutaj pykniemy sobie. Dobra. No to ta narzędzia mnie interesuje. Ale to mnie interesuje. Jest i wejście. Jest i upiór. Dobra. Glifty to są bardzo dobry, dobry materiał na kasę. Naprawdę? Są mnie? Na skróty. Oczywiście. No jak? Trzeba pływać. Nie byłoby inaczej. Raczej. I... No nurkuj. O, i od razu pięknie.
Coś tutaj jeszcze mamy. Oczywiście tutaj są jeszcze dwa znaczniki. Tu na pewno bym miał jakiś znacznik, jak się nie mylę. Bo tu byliśmy. No także widzicie. Ale tutaj wiadomo. Można byłoby się przejść, bo daleko by nie było. Ale na razie po co. Moi drodzy, a ja w tym momencie kończę. Dziękuję za komentarze oczywiście. Dziękuję wam za lajki, za polecanie mojego kanału. Trzymajcie się z góry ciepło. Pa, pa. Siema, nie robię.